Czy podczas tych targów, tej współpracy pojawiły się również jakieś propozycje już barterowej współpracy związane właśnie z Twoim ślubem? W momencie, kiedy ogłosiliśmy, to znaczy media zauważyły na jednym zdjęciu na Instagramie Kamili, że ma pierścionek na sobie, od razu oczywiście wybuchło, że się zaręczyliśmy, co było prawdą, i w związku z tym otrzymaliśmy różne propozycje, na przykład zespołu, który zagrałby na naszym ślubie. To było bardzo miłe. Jak widać, można czerpać korzyści z show biznesu i nie mówię, że skorzystałem z tego, ale to są te profity, które akurat mają osoby pracujące w show biznesie. Czy z tych różnych propozycji można by było zbudować całe wesele i cały ślub? Nie mam pojęcia, nie próbowałem tego, natomiast też uważam, że pewne rzeczy jednak człowiek powinien. W końcu pracuję, tak? Jest mnie stać na przykład na zrobienie wesela i uważam, że na przykład zakup, nie wiem, obrączek czy pierścionka zaręczynowego, no takie elementy powinno się kupić, a nie gdzieś tam za reklamę po prostu dać droższy pierścionek, bo i wstawić logo na zdjęciu, prawda?